raz jeszcze, szanowni państwo. Za chwilę zastąpi nas oficjalne przekazanie nowych autobusów do miejskiego taboru. Ja witam serdecznie pana prezydenta Michała Litwiniuka, zastępcę prezydenta pana Macieja Buczyńskiego. Witam naszego gościa, pana dyrektora firmy Solaris Krzysztofa Musiała. Dzień dobry. Jest z nami również ksiądz dziekan Marian Daniluk, który poświęci pojazdy. Witam naczelnika gabinetu prezydenta pana Wojciecha Sosnowskiego oraz prezesa spółki MZK pana Krzysztofa Trochimiuka i przekazuję głos panu prezydentowi. Dzień dobry państwu. Sukcesywnie rozwijamy nasz miejski transport, komunikację autobusową dla mieszkańców Białej Podlaskiej. W chwili obecnej mamy 37 autobusów w zasobach MZK, naszej spółki miejskiego przewoźnika. W tej kadencji wymieniliśmy już 30% taboru na nowoczesny, niskoemisyjny. Te kolejne 3 autobusy spełniające wyśrubowaną normę emisji spalin Euro 6 są tego przykładem. Tworzymy nowoczesną komunikację, tworzymy komunikację przyjazną naszemu środowisku. Kolejnymi odsłonami tych naszych działań w najbliższych już latach będzie zakup części taboru zeroemisyjnego autobusów elektrycznych. Jest to nie tylko wypełnienie przez nas warunków, jakie postawiła przed samorządami ustawa o elektromobilności, ale także po prostu nasza wspólna wola, by Biała Podlaska była miastem z czystym powietrzem, z niską emisją spalin, by transport odbywał się takimi przyjaznymi, bardzo nowoczesnymi autobusami. Zauważcie państwo, że w tej kadencji pożegnaliśmy już te stare, wysokopodłogowe autobusy. W tej chwili wszystkie autobusy są nowoczesne, przyjazne użytkownikom, także osobom z niepełnosprawnościami. Niskopodłogowe, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Bardzo dziękuję za codzienną, świetną pracę zarządowi spółki MZK, panu prezesowi Krzysztofowi Trochimiukowi i całej załodze kierowców i pozostałych pracowników naszej miejskiej spółki. Bardzo dziękuję moim współpracownikom z Urzędu Miasta, bo ten zakup odbył się z dofinansowaniem ze środków budżetu miasta w kwocie 700 tysięcy złotych. Wreszcie bardzo dziękuję panu prezesowi, dyrektorowi firmy Solaris. To także miły akcent, ponieważ te autobusy są wyprodukowane w Polsce, w Bolechowie pod Poznaniem. Jeszcze raz dziękując wszystkim państwu za uwagę, dziękuję moim partnerom w codziennym zarządzaniu, także potrzebami komunikacji wewnątrzmiejskiej i w okalającej gminie, bo przypomnę, że partnerem jest okalająca gmina wiejska Biała Podlaska, do której wyciągnięte są nici trasy naszej miejskiej autobusowej komunikacji. Dziękuję panie prezydencie, panie dyrektorze. Kilka słów. Coś o autobusach. Witam serdecznie państwa. Panie prezydencie, panie prezesie, przepraszam, księże dziekanie. W imieniu firmy Solaris chciałbym podziękować, bo to jest już kolejna dostawa naszych autobusów dla pięknego miasta. No, jesteśmy dumni, że jesteśmy tutaj też tak daleko na ścianie wschodniej, mimo że fabryka jest na zachodzie. Jeżeli mogę poprosić taki jeden obrazek, to chciałbym, panie prezydencie, połączyć tu trochę jakby tradycji tego pięknego miasta. Jak pan tu zwróci na to piękne logo, to pan pewnie zauważy, że chcemy się tu odnieść do dawnej fabryki samolotów, która była w Białej, na tle pięknego Pałacu Radziwiłłów. No i nowoczesny autobus, który będzie w tym pięknym mieście jeździł. Myślę, że połączenie tej tradycji z nowoczesnością, pamiętaniu o historii, ale biegnięcie też do przodu będzie tylko początkiem do dalszego rozwoju pięknego miasta pod pana przywództwem. Bardzo dziękuję panie dyrektorze za dotychczasową i za przyszłą współpracę. I drugim obdarzymy pana prezesa, bardzo żeby dziękuję. Też
pewnie nie korzysta z komunikacji miejskiej, ale niech chociaż w pokoju. Serdecznie Państwu dziękuję, że przybyliście, a mieszkańcom miasta życzę wygodnej, komfortowej jazdy w autobusach marki Solaris. Dziękuję. Coś na temat autobusów może Pan powiedzieć? 12-metrowe silniki, normy Euro 6, czyli w tej chwili to, co jest najwyższą normą, jeżeli chodzi o silniki spalinowe. Autobus w 100% niskopodłogowy, z dostępnością bardzo dużej ilości miejsc dla osób niepełnosprawnych, czyli dostęp bez żadnych progów, 100% niskiej podłogi, w pełni klimatyzowany, pełen monitoring. No wszystko, co dzisiaj można w komunikacji miejskiej włożyć do autobusu, w tych autobusach się znajduje. Dziękuję. I bardzo proszę, księdza dziekana, o poświęcenie autobusu. Wśród wielu praktycznych funkcji, jakie spełnia autobus, który przewozi na raz dosyć dużą, pokaźną liczbę ludzi, to po pierwsze, ludzie są razem. To sprzyja temu, żeby nawiązać kontakty, ale też i pomaga dojechać do znajomych, do bliskich, do nieznajomych. Pomaga w nawiązywaniu relacji. To jest bardzo ważne, bo komuś, kto jest starszy, kto, jak pan dyrektor mówi, z niepełnosprawnością, czasami trudniej wsiąść do autobusu, do samochodu osobowego, niż do tego autobusu, to miałem też okazję teraz z panem dyrektorem oglądać. Dlatego to tym bardziej cenimy, że ta funkcja tworzenia relacji jest jedną wcale nie mniej ważną niż tylko takie czysto praktyczne załatwianie spraw, zakupów i tym podobne. Cieszymy się bardzo, gratulujemy panie prezydencie kolejnego zakupu i cieszymy się, że pan dyrektor przyjechał. To jest bardzo, bardzo ważne, że wcale Poznań nie jest tak daleko od Białej Podlaskiej, bo Poznaniaków gościliśmy na przykład u nas w domu przez 4 lata w czasie ostatniej wojny. No więc i to się więzi nam połączyły, że do tej pory się spotykamy i odwiedzamy po prostu. Także, że te więzi powstały i one trwają. I niech wszystkim Bóg błogosławi i tym, którzy będą używać, panom kierowcom, całemu miastu, wszystkim korzystającym, byśmy bezpiecznie korzystali i byśmy zawsze jechali ku dobremu, ku temu, co żeby nas miłe sprawy spotykały, zdarzenia tam, gdzie nas te autobusy zawiozą. Kupiliśmy w 70% ze środków własnych firmy z dofinansowaniem 30% od pana prezydenta. 3 autobusy. W przetargu wygrała to firma Solaris. Są to 12-metrowe autobusy, które mogą pomieścić 90 osób, w tym 32 osoby, które mogą usiąść, znaczy z 32 siedzeniami. Autobusy są niskopodłogowe, z wejściem dla niepełnosprawnych, z klimatyzacją, z monitoringiem, w pełni bezpieczne, ekologiczne. Nie są to autobusy zeroemisyjne, natomiast jest to najwyższa norma, którą można uzyskać z silników spalinowych. Proszę powiedzieć, ile one kosztowały? Kosztowały ponad 3 miliony złotych. Dofinansowanie z Urzędu Miasta 730 tysięcy złotych. No, generalnie to jest bardzo dobra cena, jak za taki autobus. To był przetarg europejski, więc każda firma miała szansę startować. Natomiast myśmy mieli też swoje wymagania, prawda? Więc te wymagania zostały spełnione i tak jak te autobusy wyprodukowała firma Solaris, to także mamy w Urzędzie Miasta ogłoszony przetarg na 12 autobusów elektrycznych, które też najlepszą ofertę złożyła firma Solaris na 12 autobusów elektrycznych, które prawdopodobnie w ciągu 1,5 roku powinny się znaleźć w naszych zasobach. Jest to przetarg warunkowy. Jeżeli Urząd Miasta otrzyma dofinansowanie,
a jesteśmy z informacji wczoraj bardzo wysoko w rankingu. Jeszcze nie ma rozstrzygniętego, ale jesteśmy bardzo wysoko w rankingu. Są to bardzo duże szanse na to, że tak będzie. Na chwilę obecną wypełniamy umowę z miastem na transport publiczny. Obsługujemy 12 linii. Mamy w zasobie 37 autobusów, łącznie z tymi nowymi, bo te są jakby na wymianę za stare. Planujemy komunikację miejską rozwijać w tym roku, jeśli wszystko pójdzie dobrze, to otworzymy na pewno dwie linie, jedną na osiedle Grzybowa, drugą na osiedle Podmiejska. Właściwie to pętla będzie na Francuskiej, ale autobus będzie jeździł przez nową arterię Armii Krajowej. I czego Wam życzyć? Tego, żebyśmy jeździli, wozili naszych pasażerów bezpiecznie, żeby nie było zdarzeń niespodziewanych i żeby się firma rozwijała. W tej chwili mamy wakaty, zdaje się, na czterech etatach, więc a mamy załogę dosyć wiekową. Wielu z kierowców mają już prawa emerytalne, więc potrzebujemy kierowców. Namawiamy kobiety, namawiamy mężczyzn młodych do tego, żeby robili uprawnienia do kierowania autobusami i zapraszamy do naszej firmy.